A jakie są korzyści z biegania? Oj, tych korzyści jest tyle, że moglibyśmy poprowadzić kolejny odcinek, myślę, przez 2 czy 3 godziny. Każdy znajduje te korzyści w trochę innym obszarze. Z mojego punktu widzenia bieganie tak bardzo filozoficznie jest takim czasem dla mnie w życiu, kiedy mogę sobie na spokojnie pomyśleć, kiedy mogę się zrelaksować, kiedy wiem, że robię coś dobrego dla swojego ciała. Oprócz tych wszystkich konsekwencji zdrowotnych, których jest mnóstwo, jak chociażby obniżenie ciśnienia krwi, zwiększony poziom endorfin w ciele, co powoduje, że wytwarzamy zdecydowanie więcej hormonów i zmieniamy trochę chemię naszego ciała, to z mojej perspektywy bieganie jest takim naprawdę doskonałym narzędziem do rozwoju osobistego. I taką niesamowitą korzyścią jest to, że biegać możemy wszędzie, o każdej porze, w zasadzie bez jakiegokolwiek budżetu, bo wystarczy, że mamy przestrzeń dookoła siebie, mamy trochę chęci i już możemy zrobić trening. Dlatego ja jestem zwolennikiem wolności w życiu, a bieganie tą wolność daje na każdym poziomie. I najlepsze jest to, że niezależnie od tego, jaki masz cel, czy chcesz schudnąć, czy chcesz się czuć lepiej, czy na przykład chcesz się kondycyjnie przygotować do jakiejś dużej wyprawy, bo za chwilę będziesz gdzieś podróżować, no to bieganie jest najlepszym narzędziem, aby to zrobić. Dla mnie bieganie to po prostu wolność, a już na bazie swojego trenerskiego doświadczenia, jak zawsze się pytam swoich zawodników, no dobra, no trenujemy, poprawiasz się, ale jaką widzisz z tego korzyść? I niemal każdy odpowiada, że po prostu jego życie zmienia się na lepsze, nie tylko na takim poziomie fizycznym, że mamy piękniejsze ciało, że mamy mniej tłuszczu, że jesteśmy bardziej atrakcyjni, ale jak się lepiej ze sobą czujemy, to się zmienia całe nasze życie dookoła i to jest chyba niesamowite w bieganiu, że bieganie faktycznie zmienia to życie na lepsze. I w to bardzo głęboko wierzę.